którym objawiono było, że nie dla siebie samych, ale dla nas pełnili usługę w tym, co wam teraz zwiastowano, przez tych, którzy wam opowiadali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na co pragną patrzeć aniołowie. Więc widzimy, że zbawienie było zwiastowane w czasie łaski. Werset 12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Prorocy Starego Testamentu wiedzieli co nieco o zbawieniu dusz i zdawali sobie sprawę z tego, że nie dotyczy to ich samych, lecz ludzi, którzy będą po nich. Oczywiste jest, oczywiście oni też byli zbawieni, lecz nie znali zbawienia w Jezusie Chrystusie w takim pełnym wymiarze, jak my dziś znamy zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, choć oni byli zbawieni równie skutecznie, jak i my. I cudowny czas łaski miały charakteryzować dwie rzeczy. Zwiastowanie Ewangelii to miała być służba wierzących, zwiastowanie Ewangelii, a także zesłanie z nieba Ducha Świętego, który miał zamieszkać w wierzących. Czyli jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Zesłanie z nieba Ducha Świętego, który miał zamieszkać w wierzących, a on daje siłę wierzącym. On jest tym Bogiem, on jest jedynym prawdziwym Bogiem, Duch Święty, i on daje siłę wierzącym. W czasie łaski głoszona jest Ewangelia. Służba ta może być wykonywana w mocy Ducha Świętego przez chrześcijan. Czytamy, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. List do Rzymian, 1 rozdział, 16 werset. Co oczywiste, zbawienie nie obejmuje aniołów. Święci aniołowie go nie potrzebują, a upadli nie mogą zostać uratowani. Również list do Hebrajczyków wyraźnie to stwierdza. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 16 werset. Święci aniołowie nie mają nic wspólnego ze zbawieniem dusz. Jednak ponieważ ono jest tak cudowne, to niebiańskie istoty pragną lepiej poznać to, co nam Bóg podarował. I także wiemy, że zbawienie dusz objawione będzie w Nowym Przymierzu, kiedy zacznie się Nowe Przymierze albo w tysiącletnim Królestwie, czyli po 7-letnim okresie ucisku, gdy Pan Jezus po tym 7-letnim okresie ucisku przyjdzie na ziemię i ustanowi na ziemi Nowe Przymierze albo tysiącletnie Królestwo. To o tym czytamy w 13 wersecie. Przetoż przepasawszy biodra prawdy, przetoż przepasawszy biodra myśli swojej i trzeźwymi będąc doskonałą miejcie nadzieję ku łasce, która wam dana jest w objawieniu Jezusa Chrystusa. Dokładnie o to chodzi, objawienie Jezusa Chrystusa, kiedy On się objawi w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim Królestwie. Werset 13 właśnie to mówi. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Dzięki Bożej łasce zostanie objawione to, że posiadamy zbawienie. To zbawienie duszy. Stanie się to w czasie Nowego Przymierza. Stanie się to w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim Królestwie. To będzie 1000 lat pokoju. I ten okres pokoju na ziemi będzie okresem, kiedy zostanie objawione zbawienie dusz.
Dla ludzi, którzy żyją dzisiaj wokół nas, ta rzecz jest zakryta, ponieważ nasze ciała nie zostały jeszcze zbawione. Jednak kiedy Pan Jezus Chrystus objawi się w mocy i chwale, zbawienie to okaże się w całej pełni. Dla nas jest to rzecz absolutnie pewna. Dlatego jesteśmy pełni ufności. Dlatego Piotr ma dla nas będących na drodze do celu słowa zachęty i napomnienia. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Jeśli powiedziałbym swoim sąsiadom i znajomym mieszkającym w mojej miejscowości, moja dusza jest wykupiona, zostałbym zapewne wyśmiany. Tego po tobie nie widać, zestarzałeś się, chorujesz, nie powodzi ci się lepiej niż nam. Lecz będą bardzo zdziwieni, kiedy ukażę się razem z moim Panem Jezusem Chrystusem. Będą wtedy widzieli, że ratunek duszy nie był jedynie moim urojeniem, ale faktem. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 48 werset, czytamy: jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiańscy. Dotyczy to również nas. My jesteśmy złączeni przez wiarę z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, który jest niebiański. Dlatego jesteśmy teraz niebiańskimi. Dla naszego otoczenia jest to niewidoczne. Paweł apostoł jednak pisze dalej: przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka. Tak mówi nam w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 49 werset. Kiedyś objawimy się w nowym ciele, podobnym do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy stanie się jasne, że należymy do Niego. Przez wyrażenie w objawieniu się Jezusa Chrystusa apostoł kieruje spojrzenie naszej wiary na Chrystusa. Jego drugie przyjście na ziemię będzie wspaniałe. Nie będzie On znowu niemowlęciem położonym w żłobie, lecz objawi się jako Król Królów. Mając na uwadze przyszłe objawienie Pana Jezusa Chrystusa, Piotr kieruje do nas dwa napomnienia. Okiełznajcie umysły wasze. Przez to żąda od nas, bądźcie gotowi do służenia Panu Jezusowi Chrystusowi we właściwy sposób. Pracujcie dla Niego w Jego usposobieniu. Usposobienie to przejawia się poprzez posłuszeństwo i pokorę, jak widzieliśmy na przykład w liście do Filipian, drugi rozdział, wersety 5-8. Te dwie cechy uzupełniają się. W czasie moich podróży spotykałem wierzących, którzy byli posłuszni, ale nie byli pokorni. Byli bowiem dumni z tego, że są wierni Panu. Spotykałem także chrześcijan, którzy byli pokorni, ale nie byli posłuszni Słowu Bożemu. Obydwie te postawy nie odpowiadają usposobieniu Pana. Bądźcie trzeźwi. To jest kolejne wezwanie Piotra. Bądźcie trzeźwi. W tych słowach Piotr apeluje do nas, abyśmy prowadzili normalne, chrześcijańskie, trzeźwe, chrześcijańskie życie. Przyświeca nam nadzieja życia wiecznego, jednak to nie upoważnia nas do tego, aby siedzieć z założonymi rękoma, lecz aby wykonywać na ziemi swoje codzienne obowiązki.